Polska podpisała największy kontrakt zbrojeniowy na eksport od lat. Chodzi o umowę polsko-ukraińską na 56 sztuk armatohaubic Scrap, której wartość szacowana jest na około 3 miliardy złotych. Premier Morawiecki na konferencji w Hucie Stalowa Wala mówił, to największy w ostatnim 30-leciu zbrojeniowy kontrakt eksportowy. Dodał, że polska broń będzie bardzo ważna na polu walki na wschodzie Ukrainy. Część kosztów, które Ukraina Poniesie za kupienie armatach obic, pokryje Unia Europejska. Mateusz Morawiecki komentuje to tak: Polska dostaje te pieniądze, żeby tutaj wzbogacać nasz potencjał produkcyjny. Umowa na 56 sztuk armatach obicy Krab została podpisana w Kijowie i armatach przy odpowiedniej amunicji, mają zasięg do około 40 km. Dostawa ma zostać zrealizowana w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy, a za dostarczenie amunicji do polskiej arabotachobicy mają być odpowiedzialni Amerykanie. Co ciekawe, zgoda na eksport musiały wyrazić m.in. rządy Korei Południowej i Niemiec wszystko dlatego, że podwozie są produkowane na koreańskiej licencji, z kolei w silnikach są niemieckie elementy. Premier Morawiecki swoją konferencję podsumował w ten sposób. Grot, piorun, krab. To są te rodzaje broni, o które dzisiaj jesteśmy nagabywani, proszeni o ich sprzedaż i robimy to, bo wiemy, że na współczesnym polu walki ona jest niezbędna. A co Państwo sądzą o polskiej amunicji narodowej, a także o tym, jak sprawdza się ona na Ukrainie, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. W mediach, jak w każdym sporze sukces opiera się na faktach. Subskrybuj nas, by zawsze wygrywać. Można zrobić to w tym miejscu, a w tym miejscu powinny wyświetlić się państwo inne nasze materiały. Dziękuję bardzo, Mikołaj Dowiejko, redakcja Goniec.pl, a to był program Analiza.